Cześć, mam na imię Karol. Jestem stuletnim bukiem. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Drewno naszym bogactwem. Dziś przeniesiemy Was w świat niezwykłych pasji pracowników Nadleśnictwa Lipinki i Swiss Chrono. Z wykształcenia jest mikrobiologiem i pracuje w Swiss Chrono. Po godzinach oddaje się swojej drugiej pasji, grze na organach. Nie chodzi tu o zwykłe organy, ale o te majestatyczne, które najczęściej spotyka się w kościołach. No to jeszcze od urodzenia praktycznie, prawie że. Jak tu przychodziłem z mamą, to tam na dole jeszcze wtedy przychodziliśmy jako parafianie i zamiast tak patrzeć wprost, to patrzyłem zawsze do góry. Co tam z tyłu się dzieje, co tam się odbywa, kto to tam gra, ryczy i w ogóle super. No i w końcu zaciągnąłem mamę na górę. Zobaczyłem, co tu się dzieje i stwierdziłem, że ja też tak chcę. No, a i minęło od tego czasu, no około 40 lat, zanim rzeczywiście usiadłem tutaj, ale się udało. W wieku 15 lat, dość późno, poszedłem do szkoły muzycznej na fortepian, bo inaczej się nie da. I później, po skończeniu klasy fortepianu w szkole muzycznej, z przyczyn życiowych, nazwijmy to, nastąpiła dość długa przerwa, prawie 20-letnia, tak. Trochę w inną stronę poszedłem niż muzyczna, ale później już jak już byłem ojcem, mężem, no to stwierdziłem, że może warto było jakby wrócić do tego, co tak zawsze kochałem. Poszedłem do szkoły organowej, już takiej diecezjalnej, bo to związane było z kościołem. I tą szkołę 4 lata trwającą skończyłem. Z dużymi życzeniami, głównie ze strony rodziny, bo powiedzmy moja to była fanaberia, czy też jak to można nazwać, ale rodzina musiała jakby trochę przejść. Dzięki nim właściwie tutaj siedzę sobie teraz, nie? Każdy muzyk, każdy organista musi regularnie ćwiczyć. W domu różnie z tym bywa, też ćwiczę, ale tutaj mogę przyjść sobie właściwie w każdej chwili, niezależnie od pory, można powiedzieć, dnia i nocy, usiąść do instrumentu i grać. Chciałbym zagrać na organach, które są w... chyba to jest nieosiągalne, które są w studiu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. To jest dość nowy instrument, nie wiem, czy on rok czasu ma. Natomiast jest niemalże perfekcyjnie zrobiony z tych takich nowych instrumentów. To bym chciał. A z tych takich starszych, to chciałbym w Paryżu, w kościele Saint-Sulpice, są organy, potężne organy autorstwa Aristide Cavaillé-Coll. To jest dość słynny, powiedzmy, organomistrz, który budował przepiękne instrumenty o super brzmieniu. No to gdybym miał wybierać, to najpierw bym pojechał do Katowic, bo bliżej, a później bym pojechał do Paryża, żeby zagrać na tych drugich. Moja główna, bo główną pracą jest praca w Swiss Chrono. Nie przeszkadza mi ta praca zupełnie w tym, co tutaj robię, a natomiast dodatkowo jakby to, co tutaj robię, pozwala trochę wyczyścić głowę. To jest tak dość śmiesznie, bo jestem z wykształcenia mikrobiologiem, więc jak jestem w pracy, no to skupiam się na tym, powiedzmy, co muszę zrobić, tak? Co wynika z tego, z mojej umowy z pracodawcą, natomiast tutaj to jest raczej, a nawet na pewno, takie czyszczenie głowy, takie ładowanie akumulatorów. Większość kolegów, koleżanek wiedzą o tym świrze moim, bo to tak z reguły mniej lub bardziej grzecznie jest określane, ale nie spotkałem się z jakimś tam negatywnym odbiorem, z reguły jest to pozytywne. Zaskoczenie z reguły, o matko, ale jak to, kiedy, gdzie, co ty robisz? I w ogóle, nie, no jak to tak, ale w ogóle, no dlaczego? Bo przecież ty jesteś mikrobiologiem od ścieków przy okazji, tak? No to nic wspólnego jedno z drugim nie ma. No chyba właśnie to, że nic wspólnego z drugim jedno nie ma, to jest dobre, bo trochę jak dr Jekyll i Mr. Hyde. Na co dzień jest podleśniczym w Nadleśnictwie Lipinki. Zajmuje się wyznaczaniem trzebieży, sprawdzaniem grodzeń, a także edukacją. Po pracy można ją spotkać w garażu, gdzie rekonstruuje stare pojazdy. Ponadto jest osobą o wielkim sercu i regularnie uczestniczy w akcjach charytatywnych. To odkąd pamiętam, to właśnie nie bawiłam się lalkami, tylko właśnie samochodzikami. I pasją zaraził mnie mój własny tata. Jako pierwszy samochód właśnie kupił Syrenę 105 i już jak byłam, nie wiem, 5 lat prawdopodobnie miałam, to właśnie to był nasz pierwszy samochód i od tego właśnie się wszystko zaczęło. I później tata właśnie zabierał mnie tutaj do babci na wieś, do garażu.
gdzie właśnie skręcaliśmy i naprawialiśmy te samochody, bo każdy był praktycznie rozebrany do gołej śrubki i każdego od zera do samego końca żeśmy we dwójkę właśnie składali. Najbardziej dumna jestem właśnie z tego pierwszego, z syreny właśnie 105 oraz ze strażeckiego żuczka, ponieważ to on cieszy się największym zainteresowaniem wśród młodych i starszych naszych panów, bo jeździmy na zloty i przede wszystkim głównie te samochody służą właśnie do pomagania chorym dzieciaczkom. Wystawiamy je na różne aukcje charytatywne, gdzie można się właśnie przejechać przez godzinę na fotelu pasażera. Osoba, która właśnie wygrywa licytację, ma taką okazję z rodziną przejechać się na fotelu pasażera wybranym klasykiem. Dużą też taką akcją, jaką organizujemy, to jest właśnie klasyki na WOŚP, czyli w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zjeżdżamy się razem z naszymi znajomymi klasykami pod Żarski Ratusz, gdzie właśnie zbieramy pieniądze do puszki. Też można przejechać się klasykiem i to wszystko właśnie leci na cele charytatywne. Obecnie właśnie kupiłam motorynkę, którą przechowuję w swoim salonie i powoli ją właśnie skręcam. Pasja do leśnictwa wzięła się stąd, że dziadek był kiedyś strażnikiem leśnym. Znalazłam kiedyś mundur po prostu na strychu i zapytałam się, co to jest. No i babcia mi odpowiedziała, że dziadek kiedyś pracował w lesie jako strażnik leśny i stwierdziłam, że to jest ta praca, którą ja chcę właśnie wykonywać. Też właśnie od małego samochody były zawsze na pierwszym miejscu, a na drugim właśnie była przyroda, zwierzęta, las, włóczęgi po lesie ze znajomymi. Największą satysfakcję właśnie przy pracy w lesie sprawia młode pokolenie drzewostanów, które zostało posadzone i doglądając upraw i pielęgnując je, możemy właśnie podziwiać to, jak pięknie rosną młode drzewka w naszych lasach. Miał zostać piłkarzem, wybrał jednak leśnictwo. Kilka lat temu odkrył nową pasję – bieganie. I jest w tym naprawdę dobry. Biegam tak od, można powiedzieć, 6 lat, z tego tak już bardziej czynnie od 3-4 lat, już tak można powiedzieć, zaawansowanie. No od już lat szkolnych cały czas grałem w piłkę w miejscowym klubie, w poszczególnych grupach piłkarskich. No a później po studiach wróciłem do domu i zacząłem po prostu biegać i tak to się zaczęło. Mówię, 5-6 lat startuję w zawodach, nie tylko tych regionalnych, ale też można powiedzieć w całej Polsce szczególnie biegam. Znaczy praktycznie te biegi, które biegam, są to biegi górskie, czyli praktycznie wszystkie pasma górskie w Polsce zwiedziłem i obiegałem, można tak powiedzieć. Czy w tym sezonie to na pewno będzie trzecie miejsce na biegu 2x Śnieżka na dystansie 37 km. A jak również no, obrona Mistrzostwa Polski Leśników w maratonie w Krakowie, gdzie również byłem tam 19 Open, 11 Polak. Na co dzień praktycznie pracuję w lesie, ale też wszystkie treningi realizuję w terenie. Praktycznie asfaltowych biegów jest na palcu jednej ręki, no i również trening praktycznie zawsze w lesie, w terenie. Tradycja rodzinna, ale też no mówię, praktycznie od dzieciaka wychowałem się w lesie, w zielonym lesie praktycznie też od 20 paru lat, od młodego chłopaka praktycznie znam ten las już bardzo długo, no i teraz jeszcze doszedł sport, także jestem tu codziennie. No na pewno możliwość obcowania z przyrodą, realizowania z jakichś tam swoich celów zawodowych, ale przede wszystkim no, natura, tak? Obcowanie z naturą. No, człowiek po prostu w swojej pracy zawodowej bardzo wiele doświadcza takich różnych zjawisk przyrodniczych, czy jakichś tam spotkań z dzikimi zwierzętami i tak dalej, dlatego no, jest to takie budujące i na pewno po prostu nie ma nudy, tak jak w jakiejś tam innej pracy. Codziennie wykonuje się inne obowiązki. W firmie Swiss Chrono jest specjalistką od spraw jakości. Marlena lubi swoją pracę, bo lubi kontakt z ludźmi. Po pracy wsiada na rower i prawie codziennie pokonuje kilkadziesiąt kilometrów. Z dużym powodzeniem startuje w amatorskich wyścigach MTB.
Najczęściej kończy na pudle. Ostatnio mocno wkręciła się w jazdę na szosie. Moja pasja zaczęła się tak niewinnie od 3 lat. Także na tą chwilę życia sobie nie wyobrażam bez roweru, bo rower to nie tylko trud i wysiłek, który wkładamy, ale przede wszystkim daje nam ogrom radości. To jest taka niesamowita miłość, która jest na zawsze z nami, na dobre i na złe, zawsze powtarzam. Jeżeli chodzi o kolarstwo górskie, to od 3 lat, już przez 3 lata nazbierałam trochę ogrom medali, począwszy od 1. miejsca do 6. W sumie trochę spróbowałam też takich zawodów oprócz kaczmarka Electric Bike Marathon. Bike Marathon to jest taki organizator sportów górskich, jeżeli chodzi o rower. Także w tym roku zajęłam 1. miejsce w swojej kategorii Classic w Miękinie. To też takie duże osiągnięcie dla mnie. No i w tamtym roku też zajęłam w kaczmarku 1. miejsce w Polkowicach, też 2. miejsce, 3., 4., 5. No i przede wszystkim mój taki cel był w tamtym roku, że objadę całego kaczmarka. Także objechałam całego, medali trochę nazbierałam, no i zakończyłam 5. miejsce zajęłam w generalce kaczmarek Elektryk swojej kategorii. Nasze trasy żarskie tutaj, mamy bardzo fajne warunki, to widać nawet po zawodach. Mamy bardzo wymagające trasy przede wszystkim. No ale tutaj widzimy, że każdy jeździ po naszych lasach i to są mega fajne trasy. Oprócz tego, że możemy ćwiczyć przewyższenia, oprócz tego możemy jeździć z rodziną po prostu tak dla siebie, sobie trenować. Także chyba nasze trasy są takie mega fajne, nawet tak jak mówią w koło ludzie, że nasze żarskie tutaj od tych stron, tak jak tutaj mamy nawet od stron Lipinek, to są bardzo fajne lasy. Trenowałam MTB, a ja bardzo lubię jeździć długie dystanse. Zdarzało się nawet, że wsiadłam na MTB i przyjechałam aż do granicy i przewóz i trochę dalej 100 km. To było 100 km w jeden dzień, minęły 2 dni też 100 km i dla mnie to było mało. I po prostu już od dłuższego czasu planowałam, że chciałabym mieć rower szosowy. No i w tym roku padła taka decyzja, to była decyzja bardzo trafiona, ja się bardzo cieszę i ja wiem, że szosa zostanie ze mną do końca życia, tak jak MTB. Także z tego się nie da zrezygnować, a tym bardziej jeszcze bardziej wciąga, nie? W służbie leśnej pracuję od 12 lat. To rodzinna tradycja. Kocha przyrodę, a jego pasją jest pszczelarstwo. Poznajcie Bartłomieja Jasaka. Pszczołami się zacząłem interesować już dość dawno, bo 25 lat temu, a same pszczoły hoduję od 22 lat. Tą pasję przekazał mi dziadek po kądzieli, czyli dziadek od strony matki. Miał taką małą pasiekę około 5-6 rodzin i zawsze gdzieś tam starał się mnie zabrać do tej pasieki, pokazać życie pszczół. I to mnie tak trochę ukierunkowało też na przyrodę, na wszystko, co jest związane z przyrodą. I pszczoły, tak zacząłem tą pasję już poszerzać, będąc w technikum leśnym w Starościnie. Też mieliśmy nauczycieli, którzy hodowali pszczoły. I tak właśnie krok za krokiem, coraz bardziej poszerzałem się w tym kierunku. No i później dostałem w spadku, że tak powiem, jego pszczoły. No i pszczoły, no, hoduję już z sukcesem od 22 lat, czasami z większym, czasami z mniejszym, no ale żyją, są. Z pszczołami to jest tak, że każdy rok, każdy sezon jest inny. Ja często łapię się na tym, że czasami uważam, że już mam już pszczoły opanowane, ale przychodzi kolejny sezon i wygląda to zupełnie inaczej niż sobie gdzieś tam już sobie wypracowałem pewne schematy, pewne utrwalone jakąś tam wiedzę. Każdy sezon jest inny, co roku pożytek jest inny. Czasami pszczoły się rozwijają szybciej, czasami później. Czasami jest rok taki, że można z pasieki, która ma załóżmy 40 rodzin, tak jak moja, można wykręcić 3 tony miodu, a czasami jest rok, że można niespełna tonę na przykład tylko miodu pozyskać. Także każdy pszczelarz myślę, że może powiedzieć i podsumować, że
Pszczół trzeba się uczyć całe życie. Struktura jak najbardziej korporacyjna, a takie najszczególniejsze, przynajmniej dla mnie, to jest to, jak zaczynam obserwować pszczoły od wiosny, od bardzo wczesnej wiosny, kiedy gdzieś tam w połowie lutego matki zaczynają czerwić, po zimowli zaczynają czerwić, zaczyna się ta rodzina rozwijać, z tygodnia na tydzień zaczyna tych pszczół w tej rodzinie przybywać. Później są pierwsze pożytki, one noszą ten pyłek, wychowują to kolejne pokolenie i kolejne pokolenie i kolejne pokolenie, bo to jest przedłużenie ich rodziny i ich życia, tak? Jeżeli nie będzie zachwianie w pokoleniach pszczół, to rodzina może albo wymrzeć, albo się osłabić i zginąć po prostu. Także one są ukierunkowane. Rozwój ciągły, rozwój, ciągły rozwój, kolejne pokolenie i kolejne pokolenie, aż dochodzą do tego pewnego takiego kulminacyjnego punktu, gdzie następuje tak zwany nastrój rojowy i to jest, pszczoły mają wtedy, tak mówię to, że mają motyle w brzuchu, czyli to jest ich punkt, w którym one z ula wychodzi. Stara matka zabiera część pszczół, następuje rójka, w ulu pozostawiane są młode pszczoły z kolejną matką do wychowu w mateczniku. W Swiss Chrono jest głównym informatykiem. Nie jest jednak typem gościa, który siedzi tylko przed komputerem. Częściej można go spotkać w lesie, na szlakach górskich czy na rowerze. Zawsze lubiłem sport. Jak byłem młodszy, to tak jak pewnie większość tutaj w Żarach uprawiałem zapasy. Grałem w koszykówkę. Jak były początki żarskiego nurtu basketu amatorskiego, razem z kolegami mieliśmy drużynę High Fly. Nawet dosyć wysoko staliśmy w rankingach. No później wyjechałem na studia, tam się dosyć mocno zapuściłem, nie było czasu na sport, dosyć mocno przytyłem. No i wróciłem tutaj do Żar jako taka duża kulka. Rozpocząłem swoją pracę w firmie Swiss Chrono. No i po jakimś czasie zaczęły się problemy z nadciśnieniem, z nadwagą. Zwróciłem się do dietetyka o pomoc. Pan Stanisław Stolarczuk wziął mnie pod swoje skrzydła. No i tak się zaczęła moja pasja, jeżeli chodzi o sport. Zacząłem tą dietę, schudłem dosyć mocno. No i dołączyłem do tego treningi. Na początku były to, zawsze podobało mi się bieganie przełajowe. Na początku były to parkrany. No i tak się zaczęła moja przygoda z bieganiem. Zawsze też pasjonowałem się górami. Dużo czasu spędzałem w górach, jeździłem razem z żoną, z kolegami w góry. No i pojawiły się biegi górskie. Poznałem tam moich kolegów, z którymi do tej pory jeżdżę w góry, jeździmy razem na zawody. Razem też utworzyliśmy stowarzyszenie Ultra Beer Runners. Robimy dużo fajnych rzeczy. Startujemy w biegach górskich w całej Europie. Oprócz tego zajmujemy się działalnością charytatywną. Taką najfajniejszą imprezę, którą udało nam się zorganizować, to są 24-godzinne charytatywne Mistrzostwa Zielonego Lasu, podczas których zbieramy karmę dla naszego tutaj miejskiego schroniska w Żarach. To właśnie pasje sprawiają, że nasze życie nabiera barw i głębi. Drewno to nasze bogactwo, a pasje to nasza siła.